Cześć, dzień dobry. Z tej strony pani Flobo, czyli Marta Florkiewicz-Borkowska. Dzisiaj chciałabym wam pokazać, jak edytować skopiowaną lekcję, jak edytować rozpoczętą lekcję lub jak edytować lekcję, którą sobie zapisaliśmy w naszej bibliotece z biblioteki Nirpoda. Jak widzicie, ja jestem na swoim koncie i mam tutaj właśnie moją, mam tutaj lekcję, którą dodałam sobie z biblioteki Nirpoda. Jest to wycieczka do Niemiec w języku angielskim. Oraz mam tutaj rozpoczętą, tworzoną lekcję z jednym slajdem. W związku z tym, jak dodać inne elementy do lekcji. Słuchajcie, najeżdżamy kursorem na tą lekcję. W lewym dolnym rogu mamy Edit, klikamy na Edit. No i przechodzimy do wnętrza naszej lekcji. I tutaj, słuchajcie, możemy sobie kopiować dany element. Musimy na niego najechać, żeby był pomarańczowy i możemy nacisnąć Copy. I później naciskamy Pastę, Paste, czyli wklej. I widzicie, że mamy identyczny slajd. Jeśli chcemy tylko na przykład dokonać zmiany w nagraniu albo dokonać zmiany w obrazku, wówczas klikamy na ten slajd. Oczywiście ja nie chcę mieć identycznego drugiego slajdu, więc usuwam nagranie. Zmienię też napis, drugi slajd. Usunę to, co tu jest. I na przykład chcę dodać obrazek. Od razu wam pokażę, jak dodawać obrazki. Znowu możemy dodać obrazki od siebie z komputera, z dysku Google'a, z Dropboxa albo z OneDrive'a. Albo po prostu możemy wyszukać na przykład las. Zaznaczamy i robimy save. Wówczas zdjęcie zostanie dodane. Możemy zdjęcie zmniejszyć, możemy powiększyć. Usunęłam sobie przez przypadek, znowu wybiorę. Tym razem może to. OK. I tutaj on mi daje informację, że zdjęcie jest za duże, że maksymalnie może być 3 mega, dlatego mi go usunął, więc jeszcze raz klikam. Spróbuję może wybrać jakiś mniejszy, więc widzicie, jak będzie tak się działo, to znaczy po prostu musicie poszukać zdjęcia o mniejszym rozmiarze. O, tutaj właśnie fajnie wyszło. No i tutaj zobaczcie, na przykład chcę wam pokazać, jak dodać wideo na tej samej zasadzie, co po prostu zdjęcie, tylko wyszukujemy filmików z YouTube'a. Wpisałam las i pokazały mi się tutaj różne... różne jakieś filmiki, może wpiszę przyroda, coś będzie o dzika przyroda w sercu Europy. Na przykład chcę, żeby ten filmik tu był. Naciskam i save, czyli zachowaj. I w tym momencie nasz drugi slajd zawiera obrazek oraz filmik z YouTube'a. Zobaczymy, jaki podgląd mają nasi uczniowie. Od razu się uruchamia, można zobaczyć, czy działa. Widzimy, że ma 25 minut. OK. Zapisujemy i wychodzimy, czyli niebieski przycisk po prawej stronie, Save i Exit. I w ten sposób, jak widzicie, możemy edytować już istniejącą prezentację. Jeśli nie chcemy, nie mamy weny twórczej, żeby dalej tworzyć, po prostu zapisujemy Save and Exit, czyli zapisz i wyjdź. I w każdej chwili znowu możemy wrócić do edycji naszej lekcji. A teraz zobaczcie, że ja mam tutaj tą lekcję skopiowaną z Nirpoda. Zobaczcie, że jak na nią najeżdżam, również po lewej stronie, w lewym dolnym rogu, pokazuje się Edit. I teraz, co jest ważne, ja zapisałam oryginalną wersję tej lekcji do mojej biblioteki, a teraz mi się pojawia komunikat, żebym ją zduplikowała. Oczywiście jest też tutaj opcja, że mogę ją bezpośrednio edytować, ale chciałabym doradzić wam, że najlepiej oryginalną wersję sobie zostawić, a tą, którą chcemy zmienić, wyedytować, po prostu ją zduplikować. W związku z tym naciskam Duplicate
I zobaczcie, że wchodzę do całej prezentacji, która została zrobiona tutaj w Nirpodzie. I mogę sobie, zobaczcie, zmienić tytuł, tak? Czyli wycieczka do Niemiec. Mogę, zobaczcie, klikam w każdy slajd i każdy slajd mogę, zobaczcie, tu background mogę zmienić, co mogę? Mogę zmniejszyć, tak? Widzicie, że akurat ten cały slajd ma takie tło, więc ja tutaj tych poszczególnych elementów niestety nie mogę zmieniać, bo to nie jest podzielone jako osobne elementy, czyli tylko, że to jest jeden element, więc dobrze, zapisuję. Mogę ewentualnie stworzyć swój nowy slajd i zmienić. Co mogę tutaj zmienić? Na przykład wchodzę w aktywność DrawIt i zobaczcie, że mogę edytować, edytować ten tutaj to angielskie polecenie. Co ci przychodzi do głowy, gdy myślisz o Niemczech? Na przykład, tak? Zaprezentuj swoją odpowiedź w postaci słów, zdań, obrazków lub symboli. Ok. I to usuwam. I zobaczcie, naciskam na dole Save. I zobaczcie, że mam swoją aktywność DrawIt dopasowaną do siebie. I w ten sposób mogę każdy slajd edytować i w każdym slajdzie coś zmienić. Jedyne co, to nie mogę oczywiście zmieniać tych slajdów, które już mają obrazek gotowy, po prostu dodany, zrobiony wcześniej. Ale te pola, w których powiedzmy jest do edycji polecenie, mogę edytować. Zobaczcie, tutaj nie mogę, bo też jest osobny obrazek dodany, ale może to być dla mnie po prostu inspiracja do stworzenia swojego slajdu. To, czego nie potrzebuję, to, czego nie chcę, to, co uważam, że jest mi niepotrzebne, to po prostu mogę usunąć. Jak się usuwa? Zobaczcie, pokażę Wam na tym PDF-ie. Podświetlam i tutaj u góry w pasku mam kosz, delete slide, usuń slide. Jak to nacisnę, on mnie poprosi jeszcze raz, upewnia się, czy rzeczywiście chcę to usunąć i wtedy jak chcę, to naciskacie pomarańczowe delete, czyli usuń. Ja na razie nie będę usuwała, ponieważ mój pomysł na tą lekcję ciągle tworzy się w głowie. Zapisuję save i exit. No i zobaczcie, mam tutaj moją lekcję zapisaną jako take a trip to Germany i w nawiasie 1. Mogę ją podejrzeć. Wtedy widzę też, jak to wygląda. Musi się oczywiście załadować. No, zobaczcie, zobaczymy, czy jest tutaj zmienione moje pytanie. Jest, jak widzicie, jest po polsku. W związku z tym wszystko, przynajmniej to, co ja zmieniłam, działa. W każdej chwili z powrotem możecie wejść i możecie wyedytować. W ten sam sposób. Przycisk Edit. Wchodzicie i edytujecie. Ja bym chciała tu zmienić tytuł. O, wycieczka do Niemiec, zmieniło się. I naciskam Save i Exit. Mam nadzieję, że tytuł został zmieniony. Tak jest. Zobaczcie. Już tutaj widnieje u góry wycieczka do Niemiec. Także zapraszam do tworzenia własnych lekcji, do inspirowania się lekcjami w bibliotece Nirpoda oraz następnie duplikowania ich i na ich bazie tworzenia swoich.